Witamy z Twitterze.com. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, Ewa Swoboda, najszybsza kadetka, najszybsza biała kadetka ubiegłego roku. Pierwsza zawodniczka wśród kadetek na tegorocznych tabelach. No i także 15. zawodniczka wśród juniorek na świecie. Ewo, dzisiaj wynik 11:45, wiatr plus 1,3 metra na sekundę. Kalkulowałeś, że przed twoim biegiem może paść taki wynik? W sumie dzisiaj od rana myślałam, że muszę jak najlepiej pobiec, ponieważ z tym, jak był wcześniej 8 chyba czas, na juniorów młodszych było, to myślałam, że nic nie ugram na ranking właśnie. I po prostu dzisiaj pomyślałam, że jak jest Kraków, jest super bieżnia tutaj, to wiedziałam, że coś nabiegam. Czułam to od rana w sobie. Mhm. Już jak wyszłaś z bloku, czas reakcji, wszystko przebiegało płynnie? Tak, tak, w ogóle tak. Mówimy cały czas o tym biegu z eliminacji. Tak, dobrze mi się wyszło. W sumie ten bieg eliminacji nie był super, fajnie było. Ogólnie dystans wytrzymałam cały i biegłam jakoś, no. No i brawo, brawo. Przed tobą Mistrzostwa Świata juniorek, jesteś jeszcze kadetką w Eugene. No i w tabelach jesteś 15. No ale wciąż z ogromnymi szansami na awans. Jak podchodzisz? Jak podchodzisz do tych Mistrzostw Świata? Są plany? W sumie jak na razie spokojnie. Jeszcze o tym nie myślę. Będę o tym myśleć, jak będziemy już w samolocie, to wtedy już mnie stres dopadnie. No. Nadzieją jest na to, żeby jak najlepiej pobiec i poprawić. Sezon otworzyłaś wynikiem 11:81 w Sosnowcu. No i jak wtedy twój nastrój? Wtedy murale na pewno spadają, czy też raczej spodziewałaś się, że będziesz wintować górę? Raczej to otwarcie sezonu nie było udane, ponieważ pierwszy bieg nie był mierzony, a to był tak jakby, nazywając to, bieg życiowy. I myślałam, że będzie lepiej na tym biegu, ale po prostu już było zmęczenie, musiałyśmy czekać 12 serii na kolejny. Ile wtedy złapano tobie na Na ręcznym było 11:14. Myślisz, że wtedy było cię tam stać na taki wynik? Raczej się dodaje zwykle do tego wyniku, ale być może... Tak z 11:45 mogłoby wejść, to dzisiaj. No tak, tak. Pobiegłaś w tamtym roku 11:46 w Katowicach. Potem zrobiłaś wynik 11:54 i z tym wynikiem zakończyłaś sezon. Wtedy biegałaś też 200 metrów i w porównaniu z rokiem poprzednim zrobiłaś progres. Jak porównasz swój trening szybkościowy do tego bardziej wytrzymałościowego na 200? W sumie treningów wytrzymałościowych dużo nie robimy, tam czasami jakieś 200 pobiegamy, ale bardziej więcej szybkości robimy. Szybkość, w jednym z wywiadów wspominałaś, że wygląda mniej więcej tak 6-8 razy 60 metrów, przerwy 4-minutowe. A cały czas zachowałaś tą koncepcję? Jeszcze dodaliśmy 40 i 80. 40 też w takich seriach, że 6 razy? Tak, to jest na przykład 3 razy 6, nie, 3 razy 80, 60, 40. Aha, w ten sposób. No. I możesz powiedzieć coś o rekordach na 40 metrów sejmu? Na 40 metrów to w sumie nie tak 5,5 może, nie wiem, nie pamiętam. 60? 60 to 7,20. 100? 100, kurczę, tak 12,5 chyba jest. Twoim najdłuższym dystansem pokonywanym na treningu jest 200 metrów? Nie, ostatnio, znaczy się jak jest sezon przygotowawczy w zimie, to najdłużej biegałam 400. Raz się zdarzyło. 400? Ale to robisz w seriach, czy tak jedna idziesz? To było tak w sumie chyba 4 musiałam przebiec. 4? Mhm. 4 na przerwach? W przerwach 4-minutowych. O, to musiało być... Ciężko. Musiało być ciężko. A masz takie sytuacje na treningu? A jeżeli tak, to jak często, że zdarzać się mieć kryzys, omdlewać? Najgorzej. Jeszcze nigdy nie omdlałam na treningu. Jeszcze aż takiego kryzysu nie miałam. A wymiotować? Też nie, nigdy. Nigdy? Nigdy. No to gratuluję, bo tu z pewnością wielu zawodników teraz ogląda ten wywiad i z pewnością patrzy na siebie. No to też świadczy o twoim dobrym, być może takim przygotowaniu nawet genetycznie, że jesteś uprzywilejowana do tego, że wytrzymujesz, znosisz ten trening, ale
Mówi, że przerwy 4-minutowe, to jest dosyć krótko, jak na 400 metrów. Potem, czym bliżej sezonu, to wchodzicie dwusetki, tak? I dwusetki też są w seriach? Tak, na przykład jest tam są 3 serie po 2 i tak. Mhm. Potem najprzyjemniejszy chyba u Ciebie trening szybkości, tak? I siłownia. Siłownia też fajna? Siłownia. Trwa długo u Ciebie? Czy też... W sumie zależy, czy się obijamy, czy się nie obijamy, ale tak z 1,5 godziny, jak normalny trening. Pilnuje Was trenerka? Tak, pilnuje. Na każdym treningu jest? Tak, obecna? Zawsze. Zdarzają się treningi, że jest nieobecna i robicie z planu? W sumie mi się to jeszcze nie zdarzyło, bo zawsze jak trenerka jest nieobecna, to albo jest ze mną, albo jest na przykład gdzieś na wyjeździe, to tak wtedy właśnie mam wolne. Tutaj poruszymy wątek jeszcze takiego treningu ogólnego. Tu jak się spotykamy ogólnie z ludźmi, to uważają, że trening sprintera polega na tym, że zawodnik przychodzi na stadion i biega cały czas w kółko. No, takie jest myślenie wśród niektórych ludzi. No, chcemy, żebyś powiedziała, jak wygląda trening typowo sprinterski u Ciebie, jako najszybszej białej kadetki. Będę to podkreślał, bo to jest naprawdę informacja warta tej uwagi. No powiedz jak byś scharakteryzowała ten trening u Ciebie? Poniedziałek? Poniedziałek? Przeważnie jest siłownia, tak, albo czasami też skoczność. Na obozach jak jesteśmy, to też skaczemy troszkę. Siłownia polega u Ciebie na zabawie z ciężarami. Tak. Tak. Dokładnie. Największe ciężary, jakie podnosisz to? No to jest 27 kilo na wyciskanie, na pół przysiad jest 40, na, co tam jeszcze jest, na pajacyki tak 13. 13 kilogramów? No. A powiedz nam, to nie jest wynik na wyciskanie sztangi, to nie jest twój rekord życiowy? Jest, nie wyciskam dużo, nie umiem, to jest dla mnie masakra. Naprawdę? A ogólnie co jeszcze robicie na siłowni? To są długie serie? Nie, to jest na przykład, mamy 4 serie są i jest 10 powtórzeń, 8, 6 i 4. Jak właśnie zaczynamy od najmniejszych ciężarów, a kończymy na największych. Czyli od najmniejszych do największych. Tak. Aha, i kończysz na, mówię o półprzysiadzie, na 40 kg. Tak. No to jest, no powiedziałbym standardowo. Sprinterki, myślę, że 60-80 kg u ciebie to jest mało. Okej. Okay. Jeszcze nic się nie dzieje. Spokojnie. Jeszcze przyjdzie na to czas. Odbierz może trenerka. Trenerka. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Wtorek. Wtorek. Przeważnie tempo. Tempo, co to jest? Na przykład 4 razy 120, 80, tam 6 razy 200 i coś takiego. I tutaj można się zmęczyć. No, można. I najbardziej podejrzewam wymagający trening to środa. Środa? Co robimy w środę? Sprawność. Sprawność ogólna, czyli? Tak, czyli płotki, piłki i skipy. I skipy, proszę bardzo. Czwartek, siła? Czwartek, wolne. Albo wybieganie. O, bardzo ciekawie. Piątek? Piątek, też biegamy. Biegacie? Szybkość. Szybkość. Szybkość, bloki? Tak. A w okresie takim zimowym, przygotowawczym? W okresie przygotowawczym to pewnie też jakieś tam 3 sesje albo coś takiego. Sobota? Sobota, przeważnie zawody. Teraz w tym okresie, tak. A w okresie przygotowawczym to tak sprawność albo coś takiego. Jakieś tam zabawy na sali. Zdarzają ci się takie okresy w trakcie przygotowania do sezonu, że czujesz się zbyt zmęczona, żeby wyjść na kolejny trening? Nie. Nigdy się nie czuję zmęczona, po prostu jak już to czuję trochę to zmęczenie, to po prostu mam motywację i wiem, że muszę skończyć ten trening. Zdarza ci się tak, że przychodzisz i czujesz jakiś ból? No, czasami tak jest. I kontynuujesz mimo wszystko? Tak. A nie czujesz ryzyka? Nie, posparuję bęgajem, jest okej. Okay. Tak? Daj pana lepiej. No chyba, że tak. Jak u ciebie jest z regeneracją? Z regeneracją? W jaki sposób regenerujesz się po treningach? Idę spać. Przeważnie. Śpię albo jem. Tak. Serio? No, lubię spać. To w sumie tak najbardziej odpręża albo gram na komputerze.
Mhm. A jakie gry polecisz tutaj? Need for Speed, Tomb Raider, Assassin's Creed, Black Flag i te takie sprawy. No, z tego co wymieniłaś, znam tylko pierwszą szybkościową grę, no. Ale to chyba ćwiczy trochę reakcję. No, powiedzmy. Można tak powiedzieć. Jaki jest twój najszybszy czas reakcji, jaki zauważyłaś? W sumie dzisiaj nie wiem, jaki miał. Nie, dzisiaj nie było. Ale dzisiaj był, znaczy ogólnie to 142 albo 3 z baku na 200. Mhm. I jakie są metody ciszenia jak najszybszego startu u ciebie, czasu reakcji? Czasu reakcji? W sumie nie wiem. Po prostu. Po prostu. Blok. No to jest chyba metoda najbardziej popularna i stosowana. Trenerką twoją jest pani Iwona Krupa. Podejrzewam, że współpracujecie już od 2010 roku. No, 2009 w sumie. Pierwsze zawody wtedy miałam. Tak, i od razu trafiłaś pod skrzydła trenerki? Mam nadzieję, że z niej nie wyjdę nigdy. Bardzo, bardzo nam się to podoba, bo wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Także życzymy ci, żebyś nigdy nie zrezygnował z trenerki, bo zmiany zwykle bolą. Dokładnie. A wiadomo, w twoim przypadku na razie wszystko do przodu. Jak oceniasz metody stosowane przez twoją trenerkę? Jeszcze tak, nie dokładam nam tego treningu, jest na razie jeszcze tak luźno. Ale dobre są w sumie metody. Wie co robi. Zna się. Wielu tutaj, na pewno, którzy nas oglądają, mieliby do ciebie osobne pytania w stylu jak jest u ciebie z odżywkami, z suplementami, z dietą? Czy podlega to jakiejś szczególnej uwadze u ciebie, czy też... Ostatnio schudłam, muszę się pochwalić. Schudłam. Schudła. Tak, ważę 59 kilo teraz, a ważyłam najwięcej 64. I to był właśnie mój kryzys. To schudłaś tak w porównaniu z rokiem poprzednim? 69, czyli można powiedzieć, że mniejsza waga przekłada się na... lepsze wyniki, ale no, nie zawsze. Tak, a jak jest u ciebie z dietą? Zwracasz uwagę, lubisz czekoladę? Lubię czekoladę, mam czekoladę przy sobie, ale jej nie zjadłam nawet jeszcze. Próbuję się ograniczyć ze słodyczami teraz, bo będzie duża dupa. Muszę się ograniczyć, możemy po prostu biegać i dużo fast foodu nie jem. Już dawno nie byłam w komentarzu. Chciałabym się przejechać. A, czyli... Zważasz, czyli jest, podlega to uwadze u ciebie. Tak. Lubię, nie wszyscy to kontrolują. A suplementy? Suplementy? No to kreatyna, BCA i chyba tyle. Od kiedy? Od kiedy? Kreatynę chyba zaczęłam brać rok temu, a BCA w tym roku. Z swojego punktu widzenia pomaga? Tak, lepiej jest. Po prostu czuję się taka, jak na początku brałam tę kreatynę, czułam się taka gruba, taka ciężka, a teraz po prostu jak ją biorę, to jest okej. To widać po wynikach, że może mieć wpływ, ale że zastosowałaś dopiero w roku poprzednim, a już wtedy cały czas szłaś do przodu. Także twoi rodzice, z tego co kojarzę z poprzednich wywiadów z tobą, byli wysportowani. Dziadek trenował boks, tata judo, tak. Mama biegała. I też. Czyli można powiedzieć, że jakieś elementy talentu zostały dziedziczone, ale twoja mama biegała? Tak. Jakie dystanse? Od 60 tam do 1000. Tak. Ale na zawodach czy też? Nie, no w sumie tak w szkole. W szkole, tak, no, ale już biegała. Przejawiała jakiś... Chwaliła się tym, że tak? Biegała. No. Mhm. A ty odkryłaś swój talent w Pszczynie na zawodach, tak? Tak. A nie wcześniej, na przykład na sprawdzianie w podstawówce? No wtedy pamiętam, jak wszystkich grzałam w 6 czy tam 5 klasie, nabiegałam 8,50, a takich jarałam to. Spodziewałaś się, że zostaniesz sprinterką? Nie. Nie. Myślałam, że po prostu będę takim, nie wiem, chciałam być. Nie lekko wiem, kimś. Lekko kimś, dokładnie. No rozumiemy. Dobrze. Tutaj już jest wieczór, grubo po godzinie 20. A kiedy planujesz następne starty? Następne starty to jedziemy do Sztokholmu. W czwartek biegamy. A potem Eugene i Chiny. Masz menadżerkę? Menadżera. Tak. On organizuje tobie wyjazdy i tak dalej. I z tej uwagi też do Sztokholmu, tak? Tak. Powiedz nam, masz sponsora? Tak, sponsoruje mnie Nike. Nike od roku? W sumie od roku, dokładnie. No i jak przebiega współpraca, to jest asortyment, czy... No, dostaję tam różne fajne rzeczy. Podobają mi się, naprawdę.
Czyli współpraca ok, no, tak. Dobrze. A powiedz nam sprinterzykom portal. Co o nim powiesz? Polecam wszystkim sprinterzykom. Ewa Swoboda poleca. Ogólnie... To jest bardzo ważne. Lubię ten portal, wszystko tam lajkuję, co tam jest. Cieszymy się. I mam nadzieję, że dalej będzie taki fajny, jaki jest. Mówisz, że jak często odwiedzasz nas? Cały czas. Jak coś zobaczę na tablicy, to muszę wejść. O, to bardzo nam się spodoba. No i takich fanów jak najwięcej, żeby co jest pasja. No i właśnie, tutaj żyjesz tym sprintem, lubisz to, kochasz to. Tak. Nie tylko trenujesz i zajmujesz się treningiem, tylko żyjesz tym na co dzień. Także to też jest dosyć osobliwe, bo nie wszystkie osoby tak robią. W Królewskim Mieście, na Królewskim Dystansie uzyskałaś królewski wynik 11:45. Wybiegałaś marzeniami tak daleko, że mogłabyś połamać w przyszłości 11 sekund? Tak. Mam nadzieję, że połamię i zdarzy się to w Rio. I tam pokaże się, jak się biega. No, życzymy Ci jak najbardziej tego. No, sądząc po Twoich wynikach, jesteś zawodniczką, która wytrzymuje presję. Wytrzymujesz presję, bo niektórzy zawodnicy typu Asafa Powell, Jimmy Vico raczej mają problemy z tymi głównymi finałami. Ty pokazałaś już z wielu stron, że potrafisz to wytrzymać. Jak jest ze stresem? Ze stresem? No, trzeba go opanować, ale jakoś tak nie bierze góry nade mną. Po prostu w sumie w moim przypadku stres jest dobry, ale nigdy jeszcze mnie tak nie złapało, żebym po prostu nie wiedziała, co mam robić. Jest tak przed startem, że leżysz sobie wygodnie na łóżku i nagle na myśl o zawodach czujesz takie palenie w piersi? No tak czuję, jak mi serduszko zaczyna szybciej bić, ale jakoś tak... Takie przyjemne to jest. Przyjemne? Tak. Powiedziałabyś? Czyli można powiedzieć, że motywuje adrenalina. Dokładnie. Tak? Dobrze. I powiedz nam, 2016 rok, Rio de Janeiro. Tam może stać się coś niebywałego. No, tego Ci życzymy. Rekord Polski 10:93, Ewa Kasprzyk. Z dobrym wiatrem trafiła ten bieg. Myślę, że Ty też po kilku próbach będziecie na to stać. Sądząc po Twoich obciążeniach w tym momencie, powiedz nam, jak to jest z Twojej perspektywy. Czy Twoje obciążenia teraz będą rosły w górę i będziesz mogła się poprawiać? Masz jakieś rezerwy do budowania ciągle siły, wytrzymałości? Mam nadzieję, że tak. Powoli do przodu w sumie i tak będziemy, nie wiem, dokładać po 2, 3, 4 kilo. A tak na przykład jak robisz te półprzysiady 40 kg, to czujesz, że mogłabyś w przyszłości brać i te 80? No, mogłabym brać 100, ale no to przyjdzie czas. Przyjdzie, no to proszę, no tutaj widzę duży potencjał. Dobrze, to chyba poruszyliśmy wszystkie wątki. Jeżeli nasi fani mają jakieś pytania do Ewy, to prosimy zadawać w komentarzach. Naszego maila również znacie, kontakt@sprinterzy.com. Ewa bardzo chętnie odpowie. Tak, także tym akcentem kończymy. No i do zobaczenia w przyszłości. Gratulujemy wyniku i życzymy powodzenia w najbliższych startach. Dziękuję. Tak jest.